Jesteśmy w Bieszczadach w miejscowości Cisna. Przyjechaliśmy tutaj z grupą rolniczek biorących udział w programie Talenta, który jest sponsorowany przez firmę Corteva. Jest z nami pani Justyna Bernat. Pani Justyno, niech pani powie, co to jest program Talenta i jakie są jego cele. Program Talenta jest to edukacyjny program grantów skierowany do kobiet związanych z rolnictwem, z obszarów wiejskich. Program Corteva realizuje już od kilku lat, od 2019 roku. W tym roku program jest także w Polsce, ale jest to program międzynarodowy, bo realizowany między innymi na Węgrzech, w Rumunii, Ukrainie, Hiszpanii, też Argentynie. Program składa się z dwóch części. Pierwsza część to część szkoleniowa i są to teoretyczne i praktyczne szkolenia i wyjazd szkoleniowy. Druga część to część konkursowa i jest to konkurs o dofinansowanie projektu dla lokalnej społeczności. Uczestniczki mogą wygrać granty w wysokości 10 tysięcy, 6 tysięcy i 4 tysięcy dolarów. Celem tego programu jest wsparcie kobiet związanych z rolnictwem poprzez dostęp do wiedzy z różnych dziedzin związanych z rolnictwem. Chcemy też zadbać o rozwój osobisty pań. Program ma też na celu tworzenie pozytywnego wizerunku kobiet wiejskich i także pokazanie, jak ważną rolę pełnią w społeczności. W tym roku mamy do czynienia z pierwszą edycją, ale rozumiem, że nie ostatnią. Tak, będzie ten program będzie kontynuowany w Polsce i mam nadzieję, że w ciągu wielu lat wyedukuje wiele kobiet, wiele polskich kobiet. Dodam tylko, że w Europie dotychczas w tym programie wzięło udział ponad 500 kobiet. No tutaj mimo, że mieliśmy pierwszą edycję, to chętnych chyba nie brakowało. Chętnych nie brakowało, ale był limit miejsc. Mamy 30 pań i ponieważ program jest realizowany w województwie podkarpackim, więc są to kobiety właśnie, kobiety rolniczki z tego województwa. Ale rozumiem, że w kolejnych edycjach też nie będziecie zamykać się tylko do tego regionu, tylko kobiety z pozostałych województw również mogą liczyć, że będą mogły wziąć udział w programie. Tak, taki jest plan. Chcemy zmieniać regiony, chcemy współpracować także z innymi lokalnymi grupami, które pomogą nam wdrażać ten program w całej Polsce. Są z nami dwie rolniczki, uczestniczki programu Talenta. Niech panie powiedzą, skąd panie przyjechałyście i jak się nazywacie? Przyjechałam z Kniarzyc, nazywam się Alicja Kożuch i jestem rolniczką. Nie mam dużego gospodarstwa, ale kocham pracę na wsi i jestem z tego zadowolona. Ja jestem z sąsiedniej wioski. Się nazywam Aneta Serwin. Mam dwie krówki i takie gospodarstwo nieduże też, żeby sobie serki zrobić. No to teraz zapytam w ogóle, jak dowiedziałyście się o programie Talenta? Ja dowiedziałam się z Facebooka. Bo po prostu jestem tam na tym Facebooku i przeczytałam wiadomość, a poza tym bardzo współpracujemy na innych dziedzinach z lokalną grupą Ziemia Przemyska i też pani Justyna zachęciła mnie. Jestem z tego bardzo zadowolona, że uczestniczyłam w tym programie. Jakie atrakcje mogłyście panie dzięki temu programowi poznać? Co on dla was znaczył przez ten czas? No na pewno takim, jeżeli chodzi o gospodarstwo, to takim najważniejszym, to gdzie można pozyskać jakieś tam dofinansowania, aspekty prawne, księgowość. No a tak dla siebie to kosmetyczka, fryzjerka, stylistka, to było to raj na ziemi, także korzystam z tego, dietetyczka, no może trochę, chociaż się stosuję do tego, daleko do ideału, no ale naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy i naprawdę uważam, że to nie jest stracony czas. Cieszę się, że po prostu mogłam dla siebie tak, dla Alicji Kożuch coś zrobić. Rozumiem, że koleżanka równie mile wspomina tutaj ten czas. Oczywiście, że tak, dlatego tak jak mówiła koleżanka, teoretycznie człowiek dużo wie, ale ma mało czasu dla siebie, jak ma jakąś gospodarkę, nie żałuję, bo mówię, były to miłe spotkania i można się było dużo dowiedzieć i odnośnie właśnie jakichś dopłat unijnych i
No i dla siebie przede wszystkim też od różnych specjalistek, fryzjerki czy kosmetyczki, dietetyczki. Ja jestem ze studna, zajmuję się produkcją roślinną. Z mężem prowadzimy gospodarstwo, 200 hektarów. Produkujemy, jesteśmy producentami zboża, czyli pszenica, kukurydza, buraki i rzepak. Skąd dowiedziała się pani o projekcie Talenta? No i jak, dlaczego się pani na niego zdecydowała? U nas w gminie pani, która należy do ziemi przemyskiej, pracuje tam w Urzędzie Miasta w Przemyślu, przyjechała i mi zaproponowała, żebym wzięła udział, bo mogę się dużo nauczyć i są z tego korzyści, typu wystartowanie w grandzie. A więc nie powiem, że troszkę mnie to skusiło, bo tam nasza gmina ma małe zaległości, co chodzi o społeczność i ich zapotrzebowanie, więc stwierdziłam, że ciężko z czasem, ale skoro mogę pomóc, to działam. Ale poza tym to chyba super doświadczenie. A nie, no oczywiście, to nie ma o czym mówić, bo dużo spotkało nas takich, no zaskoczona jestem, rzeczy pozytywnych, bo nie wiedziałam, że tyle się nauczę, że tyle zobaczę. Tak szłam, powiem szczerze, bez przekonania, tak no dobra, idę, bo idę, ale nie, dużo zaczerpnęłyśmy. I ten wyjazd na koniec, dalej zwiedzanie gospodarstw i tego wszystkiego, no bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. Jednymi z uczestniczek programu Talenta są również siostry prowadzące wspólnie gospodarstwo, prawda? Skąd pani przyjechałyście? Jak się nazywacie? Ja nazywam się Elżbieta Mołyń i mieszkam w Wólce Pełgińskiej. Gospodarstwo, znaczy siedziba gospodarstwa znajduje się w Woli Buchowskiej. Jest to gospodarstwo przekazane nam przez rodziców, które się rozwija. Już też jakiś tam udział, duży udział mają nasze dzieci w tym gospodarstwie. Też rozwijają się i korzystają z programów unijnych dla młodych rolników i no na razie w tej chwili to pięknie się rozwija. To teraz może pytanie do siostry. Na jakim areale działacie i na jakiej produkcji się skupiacie? Nasz areał jest około 250 hektarów. Skupiamy się głównie na kukurydzy. Poza tym jest rzepak i pszenica. No dobrze, to teraz przejdźmy już do programu Talenta. Jak w ogóle dowiedziałyście się o istnieniu takiego programu i co dzięki niemu uzyskałyście? Dowiedziałyśmy się od naszej przyjaciółki, która współpracuje z Kortewą, z Pionierem. Panią Izą, która tutaj jest z nami. Ona nas zachęciła do udziału w tym programie. No i wspólnie miło spędzałyśmy czas przez ten okres tam na tych spotkaniach. Teraz też właśnie uwieńczenie, ta wycieczka też bardzo fajna sprawa, zwiedzanie tych gospodarstw tutaj na tym terenie. Z pewnością możecie polecić program swoim koleżankom rolniczkom. Zdecydowanie polecimy. Jest z nami pani Justyna Polkowska z lokalnej grupy działania Ziemia Przemyska, bez której program Talenta w Polsce nie mógłby się odbyć. Pani Justyno, niech pani opowie, jaka jest historia programu. Kiedy to się zaczęło? Zaczęło się w sumie jeszcze w zeszłym roku, jak dostaliśmy informację z ODR-u, z Boguchwały, o takim programie. I dzięki firmie Corteva AgriScience pomyślnie udało nam się napisać ten projekt, który został zaakceptowany i realizujemy. Nasze działania były skierowane w dwóch aspektach, prawnym i praktycznym. Prawne były stricte odniesione do tych wszystkich działań prawnych, przepisów podstaw prawnych, skąd pozyskać środki, gdzie można się dowiedzieć o różnych pozyskiwaniu środków zewnętrznych, czy w ODR-ze, czy tak jak u nas w lokalnej grupie działania Ziemia Przemyska, mamy różne środki z PROW-u i wiele innych funduszy. Panie były naprawdę zainteresowane, bo to też im pomoże w realizacji działań ich gospodarstw rolnych. Druga część odbywała się tak bardziej przyjemnie dla pań, żeby też były zauważalne, czyli kosmetyczka, stylistka, fryzjerka, dietetyczka. No a poza tym mamy tutaj taką objazdową podróż po Bieszczadach. A to jest już kolejny etap naszego projektu, związany z tym, że chciałyśmy pokazać praktyczne przykłady, czyli już stworzone gospodarstwa rolne, które mają, są ekologiczne, biodynamiczne, różne środki zewnętrzne zostały pozyskane na te gospodarstwa, no i działają. Jakie gospodarstwa tutaj rolniczki miały okazję odwiedzić i jeszcze będą mogły odwiedzić? Dzisiaj odwiedziliśmy winnicę. To jest jedyna winnica w Bieszczadach. Produkują to wino, sprzedają, więc warto może pomyśleć o winnicach gdzieś bliżej naszych
miejscowości. Dzisiaj również zwiedziliśmy Bieszczadzką Kozę. Jest to gospodarstwo ekologiczne z produkcją serów kozich. Bieszczadzkie tereny są przyjazne do hodowli kóz, owiec, więc takie jeszcze niespotykane produkty są tutaj możliwe do znalezienia. No ale wiele jeszcze przed nami jutro, tak? Tak, jutro będziemy zwiedzać jeszcze gospodarstwo z pszczołami. Ponadto mamy w planie jeszcze jutro zwiedzić gospodarstwo z krowami. To też jest gospodarstwo ekologiczne. Poznamy wszystkie aspekty tego gospodarstwa, skąd pozyskali środki, jakie środki przeznaczyli, jakie kwoty. No i wszystkie informacje odnośnie hodowli krów, która też jest no już nie na wszystkich terenach.